Dla wszystkich sympatyków piłki nożnej w Częstochowie na pewno środa 19 kwietnia nie będzie dniem, który będą miło wspominać. Raków, który jest o krok od zdobycia pierwszego w historii Mistrzostwa Polski, czy też ma szansę na trzeci z rzędu Puchar Polski, od 7 lat współpracuje z trenerem Markiem Papszunem, który niewątpliwie jest architektem tych sukcesów. Niestety traci szkoleniowca, choć zapewne wszyscy liczyli, że spotkanie właściciela klubu Michała Świerczewskiego i Marka Papszuna będzie początkiem dalszej owocnej współpracy. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. To, co dzisiaj mogę ogłosić, to że nasza współpraca decyzją trenera od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Jest mi z tego powodu smutno, przykro. Użyłem wszystkich argumentów, które mogły również tych takich emocjonalnych. Niestety najwidoczniej było to za mało. No i dzisiaj jest ten moment, kiedy postanowiliśmy, że tę informację ogłosimy. Czy się spodziewałem tej decyzji? W jakimś tam stopniu tak, natomiast nie ukrywam, że było to dla mnie zaskoczenie i że no miałem szok po usłyszeniu tej informacji. Szok polegający na tym, że podcięło mi to w jakiś sposób skrzydła na kilka godzin. Podjąłem się oczywiście po usłyszeniu tej informacji jeszcze jednej próby przekonania Marka, czyli żeby poprosiłem o przemyślenie tej decyzji. I następnego dnia podjąłem się ostatecznej próby przekonania Marka do zmiany zdania. Niestety obie zakończyły się niepowodzeniem. Coś się zaczyna, coś się kończy. No, przede wszystkim ja chciałbym podziękować tutaj za zaufanie Michałowi, za zatrudnienie mnie w ogóle w Rakowie, bo to nie było oczywiste wybór. I później za tą drogę, którą razem przeszliśmy, bo ona nie była taka prosta, nie była łatwa i nic nie dostaliśmy za darmo. Będąc klubem, który wspinał się z drugiego poziomu rozrywkowego do ekstraklasy, dzisiaj może walczyć o Mistrzostwo Polski. Rzeczywiście ta relacja była wyjątkowa, to też pomagało mi tutaj te wszystkie trudności pokonywać i to jest duża wartość i myślę, że dzisiaj moje odejście nie rodzi tu żadnego zagrożenia, bo najważniejsza osoba siedzi obok i ona jest gwarantem dalszych sukcesów Rakowa i tego, że klub się będzie rozwijał. I to jest dla was wszystkich najlepsza dzisiaj informacja, że to odchodzę ja, a nie Michał. I to myślę jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście też współpraca wielu ludzi tutaj, którzy to z nami razem ciągnęli. Ja myślę, że ja się tutaj nie będę dzisiaj wypowiedział, bo to nie jest dobry moment, bo jesteśmy, ta konferencja jest w takim momencie, no też ustaliliśmy to od dłuższego czasu, kiedy to ogłosić, że nie ma dobrego momentu w tym czasie, no bo my dalej mamy największe cele do zrealizowania. To, co mogę powiedzieć, to nie mam takich skonkretyzowanych planów i to, co dzisiaj, co mogę powiedzieć, co jest podłożem tej decyzji, no to jest wiele na pewno aspektów, natomiast nie ma tutaj jakiegoś klubu, jakiejś pracy na horyzoncie, to na pewno nie determinowało tego, że poszedłem w tą stronę, więc trudno mi powiedzieć, no być może do tego dojdzie. W poniedziałek w takim razie ogłosimy termin, kiedy podamy nazwisko nowego szkoleniowca, który poprowadzi Raków w kolejnym sezonie.